Witam Kamila ślimaki, tym razem znowu z gazetką y, pupil. Y, teraz tym razem już się nie będę rozgadywać na temat y, różne, tylko po prostu przelecimy sobie szybciutko, co znajduje się w takiej gazetce, czyli pokażę po prostu obrazki oraz tytuły y, tego co w tej gazetce się znajduje. Tutaj na wstępie mamy inwazję. Pasozy żytnicze uszczeniąt. Takie tytuły. Się znajdują rozdziałów, które się mogą znaleźć w tej gazetce lub się znajdują. Z do weterynarza. Rehabilitacja psów. Bardzo ważna. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli są starsze psy, które mają jakieś kłopoty yy, ruchowe Bendington. Terrier, wierny przyjaciel, szynszyla, puchaty wędrowiec, i mieszanki ziołowe i przysmaki w diecie, w diecie gryzoni i królików. Więc tak, mamy też rozdział. Jak widzicie tytuł, główny, duży tytuł w tej gazetce się znajduje. Zakup kota w hodowli, co trzeba wiedzieć, a więc bardzo ważne, zanim kupicie kota, tak powiem w skrócie, zanim nabędziecie kota y, lub psa z hodowli, trzeba jakkolwiek, jakąkolwiek drogą się dowiedzieć y, o różnych rzeczach, co może nas czekać, gdy nabywamy kota lub psa z hodowli. Tyle. I teraz już przechodzimy do przeglądu naszej gazetki, więc tu mamy reklamę pokarmów lub pok y pokarmy, bądź y Benek to raczej będzie niemożliwy, tak, pokarmów, dobrze, dobrze, nie, ja, ja skojarzyłam, że Benek to jest y żwirek dla kota bo jest tej firmy Żwirek dla kota, dlatego się tak troszkę zatrzymałam i zastanowiłam. Mamy tutaj, właśnie, duży rozdział. Witamy. Tutaj mamy, oczywiście, odnośnie autora, opis. No i właśnie, można sobie zamówić prenumeratę, jeżeli ktoś chce prenumerować, to właśnie taki Bezpłatny magazyn, można zapisać się i sobie zrobić prenumeratę i co miesiąc będzie przychodziło, czy tam co odpowiedni czas, dwutygodnik taki, będzie przychodziło, nowa gazetka odnośnie y, różnych rzeczy, które możemy się dowiedzieć odnośnie naszych ulubieńców, zwierzaków. Z pupilem do weterynarza, czyli gdy pies jest chory albo ma jakieś problemy, z czym powinniśmy, o czym powinniśmy, co powinniśmy omawiać, tak właściwie z weterynarzem, żeby weterynarz udzielił nam informacji odpowiednich odnośnie naszego pupila. Więc zbada uzębienie, zbada oczy i tak dalej. I tu mamy różne. Tu mamy rozdział. O czym należy mówić z weterynarzem? Oczywiście, jak zwykle, musi być reklama pokarmów dla tych naszych ulubieńców. Zdrowe zdrowie pupila zaczyna się w miejsce. A więc, tu jest jakiś pokarmy dla zwierzaków. Tutaj jest dalszy rozdział. Najczęstsze inwazje pasożytnicze u szczeniąt, a więc bardzo ważne jest przeczytać, jakie inwazje pasożytnicze są u tych szczeniąt, gdy nabywamy je skądkolwiek bądź czy to z hodowli, czy z innego źródła. To jest bardzo ważne. To jest najczęściej, jeżeli nabywamy szczeniaka. Także. Duży rozdział należy sobie poczytać albo należy się dowiedzieć z internetu, naj, najwięcej w dzisiejszej dobie. Tutaj są pokazane obrazki, czasem w y, takich gazetkach, co może, co może nas spotkać u naszego szczeniaka, gdy go nabywamy. Najczęściej w kale, oczywiście, znajdujemy, nie? Więc. Y, to jest autorka, która po prostu ma swój zwierzyniec. Osoba, która po prostu prowadzi swój zwierzyniec, czy tam opiekuje się zwierzętami. Można czasem o ludziach poczytać, czym się zajmują, w jaki sposób i tak dalej, różne takie ciekawostki. Nie? Także tutaj albo hotel, albo coś takiego. Jakby się człowiek wczytał, to by wiedział. Ja nie będę tutaj. Rozgadywać się na ten temat, ponieważ tematu yy, nie czytałam, nie, nie zadałam sobie trudu i po prostu nie miałam czasu. A więc i dalej nie mam czasu, więc to tak w skrócie. Ale takie ciekawostki. Poesie, podaj swojemu kotu to, co najlepsze. Więc yy, przysmaki znowu dla naszych kotów z firmy która widnieje pod tą częste błędy przy samodzielnym komponowaniu diety dla psa, więc tu można też z takich gazetek bądź często z internetu już dzisiaj o częstych błędach, jakie popełniamy przy samodzielnym yy, prowadzeniu diety dla zwierzaka naszego. Czyli mm, opis. Co powinniśmy podawać zwierzakowi, a często tego nie ma w diecie naszych pupili. Yy, oczywiście, jak zwykle, dalszy rozdział i tak dalej. Reklama yy, produktów pielęgnacyjnych dla naszych pupili czyli w tym przypadku psów szampony naturalne. O, opis rasy psa, czyli Bedlington Terrier, wierny przyjaciel. Też y, opis cały, co należy wiedzieć, zanim nabędziemy tego typu właśnie pieska. Bardzo ciekawy piesek, widziałam na wystawie psów. Bardzo jest taki. No, ciekawa to rasa, ale ponoć jest bardzo trudna w strzyżeniu. Nie wiem czy jest trudny, czy nie jest trudny to tego nie mam takiego doświadczenia, nic o tej rasie nie powiem bo niestety nic o tej rasie nie wiem, musiałabym się dalej wczytywać ale wyglądowo jest bardzo fajny wygląda włos ma taki właściwie bardzo cienki na wystawie jak byłam to widziałam takie psy on ma bardzo delikatny włos i tak, a przyjemne można powiedzieć. Dotykałam takiego psa, to wiem jak to wygląda. Tak i przypomina troszkę koci włos. Można powiedzieć. Jedwabisty. No, ale to tyle na temat tego psa. Odroczna gratyfikacja w, yy, w psim świecie. No, to, to, tam, nie wiem, co to ma znaczyć, co to jest. A, żeby pies się słuchał chyba. A to takie ciekawostki znowu. Yy, kiedy czworonoga trzeba rehabilitować. Właśnie bardzo ważne. Artykuły takie warto czytać. Zwłaszcza jak ktoś ma starszego zwierzaka, to należy coś na ten temat wiedzieć. Dlatego że starsze psy nabywają reumatyzm, artretyzm. Lub inne problemy około ruchowe, i żeby nie zrobić krzywdy naszemu zwierzakowi, należy wczytywać się w takie artykuły, żeby wiedzieć, jakie kroki pokonywać, żeby po prostu odpowiednio zadbać o tego naszego zwierzaka pod kątem rehabilitacji. Zakup kota w hodowli co trzeba wiedzieć? A więc, jeżeli chcemy kota kupić w hodowli rasowego to jest bardzo ważne też artykuły w momencie, kiedy, co należy się zapytać o co należy się zapytać hodowcy, żeby nam udzielił informacji odnośnie kociaka, którego chcemy nabyć. Więc kocia, higiena w nowej ery, czyli mowa znowuż o żwirku. Ale tego typu artykuły na temat zakupu kota, żeby nie, nie, w nie popaść w jakieś kłopoty, bądź nie wpaść jak śliwka w kompot i nie, i nie nabyć kota w worku, to myślę, że takie artykuły można wszystkie się dowiedzieć. Gdzie? W internecie. Więc na ten temat jest bardzo dużo różnych artykułów. Możemy się wszystkiego dowiedzieć nie tylko w gazetce, ale w internecie po prostu. Poszukajmy sobie. Jeżeli, ale to jest na. Warto też szukać, bo może czas, czasem możemy trafić na artykuły, których nie. nie możemy trafić czasem na rzeczy, których. Żeśmy, które nas ominęły, a możemy sobie śmiało też i poczytać. Tu chodzi o zdrowie kociaka, chodzi o różne takie rzeczy, których które niby wiemy, a się może okazać, że a właśnie tego żeśmy nie wiedzieli, bo to nas ominęło w jakiś y, sposób. Y, mieszanki ziołowe i przysmaki w diecie gryzoni i królików. No, więc mamy obrazek mieszanek ziołowych dla naszych ulubieńców, typu zioła, gryzonie i króliki. Artykuł. To jest w przypadku, o, właśnie, mamy tu obrazek. Takie rzeczy należy się dowiadywać. O, właśnie. Buraczki, nie buraczki, marcheweczki, inne kwiatki, proszę bardzo. Jabłuszka, nie jabłuszka, suszone Szysz, szyszyla, puchaty wędrowiec. Tu mamy cały artykuł na ten temat. Proszę bardzo. Takie rzeczy też możemy sobie poczytać. Oraz mamy właśnie reklamę produktów na gryzoni i innych zwierzaków. Podróże z potem. O, widzicie, artykuł mamy. W czym należy kota przewozić? Pokazany jest właśnie kot. Taki specjalna torba plecak do przewozu kotów lub, lub małych piesków. Yy, mamy tu właśnie podróżującego zwierzaczka kotka lub pieska. No i to należy wszystko takie rzeczy należy się dowiadywać, zanim podejmiemy. Zanim się zabierzemy w podróż z naszym ulubieńcem, żeby było bezpiecznie, oczywiście chodzi o bezpieczeństwo dla zwierzaka oraz dla właściciela tego zwierzaka. Tu znowu mamy reklamę pokarmu: czyste, świeże, pachnące obuwie. To jest reklama albo jakiś artykuł na temat świeżości, utrzymania w czystości obuwia. Jakie produkty należy kupić, żeby te buty nie, nie były w jakiś sposób zniszczone, brzydkie i tak dalej. I żeby nie miały przykrego zapachu. Czyli reklama. Tutaj mamy też i opis tego produktu. Taki produkt można zakupić. Ciekawe na rynku. No widzicie, mamy ciekawostki, co znajduje się na rynku dla naszych ulubieńców. Też artykuły i opisy na temat tych różnych rzeczy, co można kupić. Testujemy i polecamy. Tutaj są właśnie zwierzaczki, testery, które testują różne produkty i polecają ich właściciele właśnie te produkty, które są dobre oczywiście na pewno dla ich ulubieńców, a my musimy sami sobie. Popróbować. Jeżeli coś jest dobre dla naszego zwierzaka, to możemy od czasu do czasu kupić albo ciągle kupować. I tak samo jak mamy tutaj foty różne. Poszukiwani testerzy, o, właśnie, Macie tutaj poszukują testerów na, na produkty, jakieś żwirki, nie żwirki i inne rzeczy. Jak uszaki, z kotem żyją, o, właśnie, uszaki to na królika albo na Najczęściej na królika się mówi uszak. Jeżeli macie kota i królika, no to co należy wiedzieć na ten temat? Też są całe artykuły, żeby po prostu kot nie zrobił krzywdy królikowi i tak dalej. Albo nawzajem, żeby się nie krzywdziły. Zwierzaki szaleją na punkcie komplet. Komplet, czyli to jest pokarm dla królików na uszaków Tu mamy oczywiście trawę dla kota oraz inne pupile naszych czytelników z niecierpliwością wypatrują wiosny o właśnie no to widzicie można też takie y, rzeczy sobie poczytać Lektura pupila. Czyli książki. Co można zakupić. No znowu mamy reklamy różnych produktów. Reklama oczywiście znowu produktów. No i na tyle. I tu znowu, że reklama oczywiście przeciwpłowych produktów. Ochrona zwierzaka. To jest bardzo ważne, żeby nasze nasi ulubieńcy, zwłaszcza psy lub koty, które wychodzą, są wychodzącymi zwierzętami, żeby nie załapały pasożytów na gapę, no to co należy je zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Dlatego jest dużo, bardzo dużo reklam. Zauważycie to w telewizji, zauważycie to w gazetkach jeżeli kupujecie gazetki czasem można w internecie też zauważyć reklamy właśnie produktu więc należy dbać o naszego zwierzaka jak to jest możliwe nie ma, że, y, że taki nasz ulubienie będzie tak sobie samopas żył mamy zwierzaka, musimy o niego dbać nie ma to tamto także życzę miłego oglądania i do następnego wideo z łapeczkami w górę.